29 lutego w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. Dyskutowano na nim m.in. o sprawozdaniu z wykonania budżetu ZPP za 2015 rok. Tego samego dnia, także w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu, starosta Bocheński. Posiedzenie zarządu było podzielone na dwie części. Część wewnętrzna posiedzenia zarządu wiązała się z zadaniami statutowymi związku. W jej trakcie członkowie ZPP rozpatrzyli m.in. projekt budżetu związku za rok 2016. Dokument ten zostanie zatwierdzony podczas zgromadzenia ogólnego, które rozpocząć się ma 31 maja w OŚ-ie. Druga część spotkania zarządu odbyła się z udziałem gościa specjalnego, którym był Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wiceminister zapowiedział m.in., że będą organizowane szkolenia dla pracowników powiatów, które pomogą wyeliminować różnie stosowane dziś interpretacje przepisów regulujących funkcjonowanie administracji architektoniczno-budowlanej. Informował również o tym, że w Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które mają rozwiązać aktualne problemy związane ze stosowaniem tej regulacji.